Ze względu na wyznaczony krótki czas na rozbudowę systemów IT, zakład ubezpieczeń społecznych nie przygotował się dobrze do przeprowadzenia zamówień publicznych. Systemy miały umożliwić weryfikację uprawnień i wypłatę nowych świadczy. Chodziło o polski bon turystyczny oraz wypłaty obywatelom Polski i Ukrainy świadczeń takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy, wyprawka szkolna, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, a także świadczenia wychowawczego 500. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w przygotowaniu do realizacji zamówień publicznych, a także wypłatach Świadczem 500 plus obywatelom Ukrainy.